Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. W dzisiejszym odcinku mam dla Was Soul Slime od EP, tylko to jest nowa wersja, jest to wersja zmieniająca kolor. Ja mam 3 pudełka ze sobą, ale tak naprawdę jest ich aż 4. Zobaczcie, mamy tutaj niebieski, fioletowy, taki pomarańczowy, to jest ten i różowy. One bardzo są do siebie podobne, więc musicie się dokładnie przyjrzeć, który kolor akurat wybieracie. Dobrze, no i co? I przechodzimy do testów, jak to wygląda, jak zmieniają się kolory. I zanim do tego dojdziemy, to tak bardzo szybciutko, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie teraz i pamiętaj o dzwoneczku, wtedy będziesz zawsze na bieżąco. I dodatkowo jestem na Instagramie pod nazwą Zabawkowe Testy, więc zapraszam serdecznie, a teraz zaczynamy nasz test, więc rozrywamy. Te slimy są całkowicie bezpieczne. Jak tutaj nas informują, że bezpieczne, nie brudzi, bez kleju i nic nie trzeba robić, tylko dodać wody. Dystrybutorem slimów jest EP i otwieramy i to działa. Będziemy każdy po kolei tak testować. Albo już sobie otworzymy wszystkie. Otwieramy pierwszy. Zobaczcie, co jest w opakowaniu. W opakowaniu mamy oczywiście proszek. Proszek taki pomarańczowy. Mamy do tego drobinki konfetti w kształcie serduszek. Bardzo ładnie to wygląda. I mamy niespodziankę. Niespodziankę w kształcie fioletowej chmurki. Ona zostanie na koniec. Teraz wsypujemy nasz brokat. Przykleja się wszystko do mnie. No jestem bardzo ciekawa, jak to im wszystko wyszło, czy faktycznie tak fajnie to zmienia kolor. Zaraz się wszystkiego dowiemy i przekonamy. Oby nie wysypać proszku, oby nie wysypać proszku. Wiecie, że on zmienia kolor już nawet tutaj w torebeczce, pod wpływem ciepła, on zmienia kolor i już widzę na jaki. Genialne. Zaraz Wy też się przekonacie, tylko jeszcze dodam wody. To jest chwila skupienia. Może będziecie widzieć, jest też troszeczkę było widać, więc kto ma bystre oko, to na pewno zauważył. Teraz dodajemy szybko wodę. Mieszamy przez 30 sekund. Kto jeszcze nie widział wcześniejszych slajmów z tej serii, to oczywiście przypominam, że tutaj mamy taką strzałeczkę, do jakiego poziomu mamy dolać wodę. A teraz przez 30 sekund mieszamy. Minęło 30. Dobra, chyba minęło. Musimy go teraz zostawić na 5 minut, więc zostawiamy go na 5 minut i zabieramy się do kolejnego slajma. W kolejnym slajmie. Co mamy w kolejnym slajmie? Mamy też konfetti srebrne w gwiazdki. Mamy taką oto niespodziankę, to jest, co to jest? To jest kotek i mamy też zmieniający się proszek, proszek w kolorze fioletowym. Teraz, o. Wsypujemy proszek. Thank you.
calusieńki. Wsypujemy też nasze konfetti. O! Rozsypałam po całym stole, ale to nic. Się zelektryzowało i nie chce mi teraz wyskoczyć. Dobra, niech tyle już starczy. Dolewamy wody. Mamy. I robimy dokładnie to samo. Przez 30 sekund mieszamy naszego slajma. Minęło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, chyba minęło. Mamy już dwa slajmy wymieszane, przechodzimy do trzeciego. Niespodzianka mi gdzieś zniknęła. Dobra, mamy. Tu mamy taką oto kubkę różową z koroną. Nic więcej nie jest nam tu potrzebne. A nie, jeszcze było konfetti, tak? A, wyrzuciłam konfetti. Mamy tutaj w trzecim, w niebieskim mamy sam brokat, srebrny brokat. Wysypujemy go do pudełka. Kochani, i tak bardzo szybciutko, nie zapomniałam również o pozdrowieniach, bawimy się dalej, więc jeżeli wpiszecie slime w komentarzu, to zostaniecie pozdrowieni w kolejnych odcinkach. Więc wpisujcie, ja zawsze Was pamiętam i zawsze staram się jak najszybciej Was też pozdrawiać. Dobra, mam cały proszek. Dolewamy. I mieszamy. Niebieski wymieszany, teraz przechodzimy znowu do pomarańczowego. Zobaczymy, co z tego wyszło. Przesuniemy. Mam już pomarańczowy. Jest on jeszcze dość taki wodnisty, kleisty, ale on spokojnie wyrobi się tutaj nam w dłoniach. Zobaczcie, jak wygląda. Tak to wszystko wygląda. Zmieszało się razem z konfetti. Ja postaram się to... A, poprzyklejałam się. Jak najszybciej go jeszcze wyrobić, żebyście zobaczyli tę zmianę koloru. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale on delikatnie zmienia kolor na żółty pod wpływem ciepła. Zaraz postaram się to zrobić tak jak w reklamie. Przytrzymamy. I czy się uda? Uda się, czy się nie uda? No jasne, że się nie udało, bo się przykleiło mi do dłoni, ale mogę Wam pokazać tak. Zobaczcie. Widzicie, jak się zmienił kolor? Zmienił się kolor na żółty. Nie udało się to tylko i wyłącznie dlatego, bo slime jest jeszcze niewyrobiony w 100%. Ale kolor zmienia. Kolor zmienia, więc jeszcze raz. Robimy próbę. Może tym razem się nie przyczepi.
A, przyczepi się. Troszeczkę widać zmienił kolor na żółty. Oczywiście im lepiej będzie wyrobiony, tym ten efekt... O, tutaj widać. Zobaczcie. Zmienił na żółty, więc jest to udowodnione, zmienia się kolor. I teraz przechodzimy do kolejnego slajma. Czekajcie, muszę się odslajmować z tego pomarańczowego. Teraz bierzemy fioletowy. O, jaki ładny. On również jeszcze jest niewyrobiony, ale piękny. Fioletowy skradł moje serce. Nie wiem jeszcze jak niebieski, ale fioletowy z tymi srebrnymi gwiazdkami jest po prostu rewelacyjny. Teraz zobaczmy, na jaki on zmieni kolor. Chwilę musimy go powyrabiać. Tak to wygląda. O, dostało mi się jeszcze czerwone serduszko, różowe serduszko, ale ślicznie to wygląda. I teraz sprawdzamy, czy zmieni kolor. Przyklejam się, a nie zmieniam kolor. Widać coś? Nie widać jeszcze. Musimy go chwilę wyrobić. Nie poddajemy się. On na pewno zaraz nam zmieni kolor. Spróbujemy. O, tak. Tu coś poszło nam nie tak. Tu na razie nie zmieniamy koloru. Ostatnia próba. Taki ładny kolor, a nie zmienia się. Zaraz jeszcze spojrzymy, jak, na co on powinien się zmienić. Fioletowy na lekko różowy. Myślałam, że się zmieni na niebieski, a tu jest lekko różowy. Faktycznie, zobaczcie, jest lekko różowy. Nie widać tego może aż tak dobrze, ale jest. Delikatnie ten kolor się zmienia. Niech im będzie. Przechodzimy teraz do ostatniego niebieskiego. Zaraz one jeszcze wszystkie troszkę złapią powietrze i może będzie lepiej. I niebieski. Mamy ostatniego naszego slajma. Zobaczymy, czy on nam zmieni kolor. O, dodało mi się trochę tego fioletowego, żeby nas to nie zmyliło. Tak wygląda niebieski. Z brokatem też jest piękny. Bardzo ładny. No i niestety, moi drodzy, niebieski nie chce mi zmienić koloru. Coś poszło nie tak. Teraz wyciągniemy je wszystkie, może... Tak zobrazujemy Wam, które slajmy zmieniają kolor, które też nie. I żebyście byli pewni, którego chcecie i jaki wybór, jakiego wyboru dokonacie. Dobra, te dwa nie chciały mi zmieniać kolor. Sprawdzamy jeszcze raz.
Fioletowy delikatnie zmienia kolor na różowy, więc to się potwierdza. Niestety w niebieskim nadal nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło. I ostatni pomarańczowy. Delikatnie zmienia kolor na żółty. Najbardziej widoczne jest to właśnie na tym pomarańczowym kolorze, więc wybór należy do Was. Jeżeli chodzi o slimy, mi się najbardziej podobał fioletowy, mimo tego, że średnio widać, jak zmienia kolor. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Wam się filmik, poproszę o łapkę w górę. I teraz się z Wami żegnam. Buziaki, trzymajcie się, pa!